A my, proszę Państwa, spotkamy się po raz szósty, ostatni raz zaprosiliśmy Państwa na kawę w tym semestrze zimowym pierwszej edycji projektowej. Kończymy ten cały cykl, tą edycję, bardzo przyjemnym tematem. Psychologia finansowa. Ciekawy temat. Właśnie rozmawialiśmy z panią Alicją Defratyką, która będzie prowadziła dla Państwa ten wykład, że tak właśnie kiedyś te pieniądze się czuło, czy teraz się nadal je czuje, czy te karty, które zbliżamy, te pieniądze ze ściany, jak to dzieci czasami myślą, bankomaty, jak to teraz wygląda. I pani Alicja Defratyka, którą pasjonuje edukacja ekonomiczna, skończyła Szkołę Główną Handlową i szereg projektów realizuje, żeby uświadamiać właśnie społeczeństwo, jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące chociażby właśnie psychologii finansowej. Pani Alicjo, przekazuję głos. Dobrego odbioru Państwu życzę. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak, ja będę mówiła o przyjemnym bardzo temacie. Dla niektórych może się on wydawać trudny, ale wbrew pozorom będzie przyjemny, będzie bardzo dużo przykładów, sporo przykładów też dotyczących tego, jak umysł ludzki reaguje na różne triki i jak właśnie psychologicznie to wszystko wygląda. Ale zaczniemy od takich rzeczy dotyczących ekonomii. Ogólnie dzieci i w ogóle dorośli uważają, że ekonomia jest nudna, trudna i powiązana z polityką i to jest taki świat specjalistów w garniturach. I dlatego często ludzie nie chcą się tej ekonomii uczyć, no bo wydaje im się, że to jest kompletnie nie dla nich. To jest na podstawie badania, które realizowała pani profesor Dominika Maison. Ja w ogóle w całej tej mojej prezentacji będę posługiwała się wielokrotnie różnymi badaniami, które przez panią profesor były prowadzone oraz innymi badaniami. I właśnie przez to, że ta ekonomia wydaje się taka trudna i nudna, to nie chce się jej przekazywać od najmłodszych lat, a to jest błąd. Według innego badania dorośli uważają, że ta edukacja ekonomiczna jest niepotrzebna, ponieważ to jest coś dla dorosłych, że to jest taki temat tabu, o tym nie rozmawia się z dziećmi w domu, bo po co, bo to jest trudne, pieniądze ich nie dotyczą i trzeba przed tym dzieci chronić. Też często uważają, że to jest zadanie dla instytucji, czyli szkoła czy jakieś inne instytucje będą tą wiedzę przekazywały. De facto tutaj SGH tą wiedzę przekazuje i miło, że Państwo swoje pociechy wysyłają na tego typu zajęcia. Ale to nie wszystko. Trzeba właśnie też edukować od podstaw, o czym będę mówiła dalej. I rodzice też myślą, że to jest coś, co przyjdzie samo, że jakoś wszystkiego dowie się na podwórku od znajomych, z czasem, jak już będzie miało to 18 lat, to ta wiedza jakoś do niego dotrze. To jest za późno. Teraz młodzi funkcjonują już w świecie cyfrowym, wcześniej robią zakupy i proszę zobaczyć na takie dane. To są dane, które uzyskałam z Krajowego Rejestru Długów, które pokazuje, jak zadłużają się poszczególne grupy osób. I co jest najciekawsze, jak zadłużają się ci, którzy są w tej grupie najmłodszej, czyli 18-25 lat. To jest zadłużenie od 2013 do pierwszego kwartału 2018. Takie dane były najbardziej aktualne. Jak średnio w całej tej grupie, wszystkich osób powyżej 18 roku życia, to zadłużenie wzrosło 222%, to jest 1356 wśród tej grupy najmłodszej. To jest 14,5-krotnie, a w tych wszystkich pozostałych 3,5-krotnie. Jak to było tłumaczone przez ludzi z Krajowego Rejestru Długów, którzy to obserwowali to zjawisko? Co jest przyczyną takiego zadłużania się młodych ludzi? I tu jest taki bardzo znamienny cytat, to zaraz wrócę do poprzednich danych, że, ja tutaj przeczytam, świadomość młodych ludzi dotycząca zaciągania zobowiązań jest na tyle niska, że zdarzają się sytuacje, w których sami nie wiedzą, kto jest wierzycielem. Kiedy negocjatorzy dzwonią i informują ich, że mają dług w banku, oni twierdzą, że to niemożliwe, bo nigdy w nim nie byli. Gdy negocjator mówi, na jaki produkt została zaciągnięta pożyczka, wtedy twierdzą, że to pomyłka, bo telefon kupili na raty w sklepie elektronicznym, a nie w banku. To świadczy o tym, że sami nie wiedzą, jakie podpisują dokumenty i kto właściwie udziela im pożyczki. Myślą, że to sklep elektroniczny, a nie instytucja bankowa. I tak to właśnie jest z tą naszą wiedzą ekonomiczną. Ci młodzi zadłużają się najbardziej i liczba tych dłużników również wzrasta najbardziej.
I też w tej grupie wiekowej 18-25 jest taka akumulacja zadłużenia, czyli ktoś, kto miał już długi jako 18-latek, on mając 19 lat, bo też tutaj sprawdzali, to jego zadłużenie rosło. Średnio zadłużenie tej najmłodszej grupy wynosiło 3700 zł. I jak podawali, to były osoby najczęściej z większych miast, które wydawały na zachcianki. Zadłużali się, bo brali pieniądze właśnie na smartfony, na nowe gadżety, na wakacje, po to, żeby pokazać się też swoim znajomym później na Instagramie i w social media, co też oni nie posiadają i jakimi to dobrami się nie otaczają. I można spodziewać się, że te osoby, które już tak, mając te 18-25 lat, funkcjonują teraz, to będzie olbrzymi problem dla nich i dla całej gospodarki w przyszłości, bo oni będą co do zasady zadłużali się, jeżeli oni teraz nie wiedzą, że biorąc smartfon na kredyt w sklepie elektronicznym, że jednak muszą te raty spłacać i to jednak w banku zaciągają tą pożyczkę, no to co będzie później, jeżeli przyjdzie do tego, że będą zaciągali kredyty hipoteczne. Więc to pokazuje ten wielki problem i dlatego ta edukacja ekonomiczna jest tak bardzo potrzebna. Ja te prezentacje później Państwu wszystkim rozdam, część pewnie już wzięła, więc to Państwo będą mieli. Teraz faktycznie młodzi żyją w tej erze social media i to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli właśnie od czegoś takiego zaczynają, od tego, żeby zastaw się, a postaw się i pokazywania swoim znajomym tego swojego statusu. Ja robiłam badanie, to było badanie robione w ubiegłym roku, ponieważ w ramach projektu Ciekawe Liczby, które realizuję, również badam różnego rodzaju tematy i realizuję badania społeczne. Sprawdzałam poziom wiedzy ekonomicznej Polaków na bazie takiego pytania, tam było więcej tych pytań, skąd są pieniądze na 500+, czy ludzie orientują się, skąd są pieniądze na 500+. I co się okazuje? Tylko 38% Polaków wie, że to są pieniądze, które pochodzą z naszych podatków. Cała reszta nie wie, albo błędnie to źródło tego 500+ postrzega. Praktycznie co piąty w ogóle nie wie, skąd są te pieniądze. 23% myśli, że to są z podatków, którzy płacą inni. 12% myśli, że w ogóle jest coś takiego jak pieniądze rządowe, a 5%, że to podatki płacone przez inne firmy. To też pokazuje, że ta wiedza ekonomiczna, ona nie jest niska tylko na poziomie młodych, ale również w pokoleniu starszych osób. To było badanie robione na grupie 18+. A prawda jest taka, że nie ma czegoś takiego jak podatki, pieniądze rządowe, czy te pieniądze pochodzą z podatków płaconych przez innych ludzi, bo to są nasze pieniądze. To jest taki obrazek, który znalazłam w sieci. Nie mam źródła, bo gdzieś na niego natrafiłam w social media tradycyjnie. Tak test na głupotę, włóż 700 zł, wyjmij 500. Te pieniądze są nasze i nawet jak sobie z tego nie zdajemy sprawy, to prędzej czy później gdzieś to nas dotknie. Nawet ktoś, kto myśli, że nie płaci podatków, bo nie zarabia, on też je płaci, bo przecież płaci VAT. Czyli kupując nawet przysłowiową bułkę, też ten podatek tam jest zawarty. Prędzej czy później to nas dotknie i właśnie ta wiedza ekonomiczna jest potrzebna do tego, żeby też nie ulegać populistycznym hasłom, bo z naszych pieniądze mogą być wydatkowane na coś innego, typu na szkoły, na służbę zdrowia, żeby też taka świadomość była. Tutaj kilka takich slajdów, które pokazują poziom wiedzy z zakresu ekonomii. To było badanie takie duże Narodowego Banku Polskiego, które mierzyło stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków z 2015 roku i okazuje się, że 51% i tam 53 łącznie ma tą wiedzę małą, bardzo małą, trudno powiedzieć. Czyli z tą naszą wiedzą ekonomiczną jest źle, co też potwierdzają te pozostałe badania. Ale jest też tak, że ludzie, którzy tą wiedzę ekonomiczną mają większą, czyli ta samoocena wiedzy ekonomicznej jest większa, oni też czują, że chcieliby tą wiedzę zgłębić i poszerzyć. Natomiast te osoby, które mają tą wiedzę mniejszą, też takiej potrzeby nie dostrzegają i to jest trochę takie błędne koło. Korzystne efekty przynosi oczywiście edukacja szkolna i pozaszkolna, w tym, żeby ta samoświadomość wiedzy ekonomicznej wzrosła i wyższy poziom samooceny mają osoby, które czytają,
oraz te, w których rodzinach regularnie rozmawiało się o finansach i ekonomii. I tutaj jest właśnie kilka slajdów, ten górny, który pokazuje tą wiedzę, samą świadomość swojej wiedzy ekonomicznej i poszczególne wykresy, czyli większą potrzebę mają te osoby, które tą wiedzę już oceniają jako wyższą. Osoby, które uczestniczyły w tej edukacji ekonomicznej, szkolnej bądź pozaszkolnej, też tą wiedzę mają wyższą, bo to jest to 59,9, a tamte, które nie uczestniczyły, znacznie mniej. Te, które czytają również, czyli 45,5, czyli duża i raczej duża w stosunku do 31%. Nie za szybko przewijam te slajdy. I tutaj tam te rodziny, w których rozmawia się o ekonomii i finansach w dzieciństwie już w domu, też uważają, że ta ich wiedza ekonomiczna jest wyższa. Do tego rozmawiania o ekonomii w domu jeszcze wrócimy na kolejnych slajdach. Tak jak Państwo pewnie się spodziewają, że osoby, które gorzej oceniają swoją wiedzę, to są te osoby, które mają gorszą sytuację finansową i te, które mają niższy poziom wykształcenia. A ta wiedza jest oczywiście wyższa wśród osób lepiej wykształconych, mieszkańców, tutaj akurat było w tym badaniu mniejszych miast do 20 tysięcy i tych dużych. I to też jest trochę nawiązanie do tego pierwszego slajdu, gdzie mówiłam, że wiedza ekonomiczna jest trudna i nudna, co potwierdza również to badanie, że łatwa do zrozumienia uważa tylko 26%, 71,3%, że jest trudna, zdecydowanie trudna, trudno powiedzieć. Też specjalnie ta edukacja ekonomiczna ludzi nie interesuje, tak mniej więcej pół na pół, połowa ma gdzieś tą wiedzę, myśli, że to im się nie, że to nie jest interesujące, ale co jest dobre, to to, że większość badanych uważa, że ta wiedza jest potrzebna w życiu codziennym i ona faktycznie jest nam potrzebna na każdym kroku, wszędzie się z nią spotykamy i dzięki tej wiedzy ekonomicznej jesteśmy w stanie lepiej zarządzać budżetem domowym, oszczędzać pieniądze, spłacać długi w terminie, nie ulegamy populistom, naciągaczom na złote interesy, czyli różne fantastyczne oferty w bankach, Amber Gold i tym podobne. I rozsądniej robimy zakupy i rozsądniej zaciągamy kredyty i pożyczki. Ale właśnie tutaj wracamy do tych wszystkich takich kwestii psychologicznych. Jak to jest, że niektórzy są w stanie zarządzać tymi swoimi finansami lepiej, a niektórzy kompletnie tego nie potrafią. Jedni mają zawsze oszczędności, a innym nie starcza do pierwszego. I to pewnie Państwo znają masę takich przykładów. Może wśród Państwa są osoby, jedne zawsze coś mają, a jedne nie, nigdy. I jak to jest, że niektórzy mają problem, żeby wydać pieniądze, że to jest dla nich jakaś taka olbrzymia strata, a niektórzy wydają na prawo i lewo i w ogóle uważają, że to jest coś fantastycznego. I tutaj nakładają się różne podejścia do tego i różne czynniki, które na to wpływają. Oczywiście mamy to tradycyjne podejście ekonomiczne, czyli zależy to oczywiście od finansów i dochodu, od zmiennych demograficznych, czyli wykształcenie, ta samoświadomość. Większość automatycznie powie, że oszczędzają więcej ci, którzy mają więcej pieniędzy. To jest nieprawda. Też powiedzą, że ci, którzy więcej... To właśnie kwestia dochodu, że więcej zarabiają i więcej posiadają, są w stanie więcej zaoszczędzić, więcej, lepiej zagospodarować. To też nie jest prawda, bo na to nakłada się to podejście psychologiczne, czyli to, jak postrzegamy świat, jakie wartości nami kierują, to, czy potrafimy się samokontrolować, jak postrzegamy swoją sytuację materialną i jakie są nasze postawy finansowe. I oczywiście na to nakłada się to, jaką wiedzę finansową, ekonomiczną posiadamy. To jest to, o czym powiedziałam na początku, że będę posługiwała się danymi, które były przeprowadzone przez profesor Dominique Maison i one pochodzą z książki Polak w świecie finansów, która zrobiła bardzo duże badanie. I co się okazało? Że ludzie, znaczy jak postrzegamy swoją sytuację materialną? Najpierw możemy patrzeć obiektywnie, czyli faktycznie to, ile zarabiamy,
ile mamy do swojej dyspozycji, ile posiadamy dóbr. I to jest ta sytuacja obiektywna. Subiektywna to jest to, jak postrzegamy swoją sytuację materialną. Bądź dobrze, bądź źle. Można mieć dużo pieniędzy, a źle postrzegać swoją sytuację finansową. I relatywna to jest tak, jak postrzegamy swoją sytuację materialną w porównaniu do innych. I czyli można mieć stan posiadania i dochody obiektywnie większe, a subiektywnie, czyli te przekonania i oceny, mogą się od tego bardzo różnić. To są dwa różne podejścia. I w tym dużym badaniu, które robiła profesor Dominika Maison, badano właśnie, ile kto zarabia, jakie ma wykształcenie, skąd pochodzi i jak on obiektywnie ocenia swoją sytuację finansową, tą subiektywną. Czyli jak on uważa, ile tych pieniędzy ma, jaka ta jego sytuacja jest. I okazało się, że mamy optymistów finansowych i pesymistów finansowych. I można, i są wydzielone dwie grupy, czyli optymiści finansowi to były te osoby, które mimo, że obiektywnie miały mniej, bo w badaniu musieli potwierdzić, ile zarabiają, ile faktycznie mają majątku, i te osoby okazało się, że mają mniejszą ilość pieniędzy od tej drugiej grupy, ale częściej mają oszczędności. Druga grupa, czyli to byli pesymiści finansowi, oni obiektywnie zarabiali więcej, obiektywnie mieli większy majątek, dysponowali większą ilością pieniędzy i większą ilością dóbr. I tutaj było nawet, że ich dochody były prawie dwukrotnie wyższe od dochodów optymistów, ale dużo częściej narzekali na problemy finansowe, mieli częściej długi i nie byli w stanie oszczędzać. Czyli to nie jest tak, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, że ten, kto więcej zarabia i więcej ma, jest w stanie lepiej gospodarować swoimi finansami, tylko na to nakładają się różne takie psychologiczne czynniki, na które, przyznaję, ciężko jest mieć wpływ. I jaka tutaj jest różnica między tymi optymistami i pesymistami finansowymi? Czyli ci i Państwo mogą już, patrząc na tą tabelkę, tak się określić, w której grupie są, czy bardziej są optymistami, czy pesymistami. Czyli finansowi optymiści mają mniej, ale uważają, że ta sytuacja finansowa jest dobra. Czyli subiektywnie myślę, że jest okej. Mniej zwracają uwagę na ceny produktów. Jak coś im się podoba i chcą to mieć, to mogą wydać na to bardzo dużo pieniędzy. Mimo, że mają mniej pieniędzy niż finansowi pesymiści, to dużo częściej mają od nich oszczędności. Natomiast ta druga grupa obiektywnie ma więcej, ale uważa, że ich sytuacja finansowa jest zła. Czyli są takie osoby, które taki trochę Scrooge, dużo ma, a i tak uważa, że mu ciągle brakuje. Zwracają uwagę na ceny produktów. Nawet jak coś lubią i się podoba, to mają problem z wydawaniem pieniędzy. I mimo, że mają więcej pieniędzy, to rzadziej mają te oszczędności. No i teraz możecie się określić, czy jesteście bardziej Scrooge'ami, czy finansowymi optymistami. Ale na to nakłada się jeszcze jeden czynnik. Mamy coś takiego jak ocena relatywna tego, jak nam się powodzi i jak funkcjonujemy. Tu jest taki przykład pana, który kupił sobie samochód i jest przeszczęśliwy, że ten samochód sobie kupił, uważa, że fantastycznie jest, jest bardzo zadowolony ze swojego stanu posiadania, ze swojego majątku, uważa, że dokonał dobrego wyboru. Ale sąsiad kupił lepszy samochód. No i niestety relatywnie już ta ocena tego pana bardzo spada. Tak reagują ludzie. To było wielokrotnie powtarzane badanie i w Stanach, i w Polsce, że nieważne też, jak my na początku subiektywnie się czujemy, tylko też ważne jest to, jak relatywnie postrzegamy swoją sytuację w stosunku do sąsiada, kolegi z pracy. Porównujemy się bardzo i to wpływa na nasze samopoczucie właśnie takiej pozycji finansowej. To był przykład z podnoszeniem pensji wszystkim pracownikom w pracy. Jeżeli podniesiemy wszystkim równocześnie, to oni wcale nie będą szczęśliwsi, bo właśnie wszyscy czują, że no wciąż są na takim samym poziomie, każdy ma porówno, ale jak się im w różnych momentach te podwyżki da, to ten poziom satysfakcji się zmienia. I posiadanie większej ilości pieniędzy
niż mają ludzie, którzy posiadanie większej ilości pieniędzy niż mają inni ludzie w otoczeniu, to jest ten wskaźnik relatywny, ma większy wpływ na satysfakcję niż po prostu posiadanie nominalnej większej ilości pieniędzy. Czyli jeżeli nawet zarabiamy te 15 tysięcy miesięcznie netto, ale sąsiad czy koleżanka w pracy zarabia 20, to mimo że obiektywnie naprawdę mamy dobrze i nawet subiektywnie na początku, gdy nas nikt nie zapytał, nie porównał nas z tą znajomą, też subiektywnie uważamy, że jest dobrze, to jak zestawimy się wtedy z tym znajomym znajomą, to ta ocena bardzo spada. I teraz kolejna rzecz. Czy przez pieniądze do szczęścia, czy przez szczęście do pieniędzy? To postrzeganie własnej sytuacji mniej zależy od tego, kto ile ma, a bardziej też od tego, jak patrzy na życie. Jak ktoś patrzy na życie w jaśniejszych barwach, czyli przez różowe okulary i ma poczucie, że ta sytuacja jest lepsza, to prawdopodobnie wierzy, że może też być lepiej. I to zostało udowodnione. Było robione... Przeskoczyłam. Momencik. A jest. Moment, przepraszam, bo mi się tak... Było robione badanie w Stanach Zjednoczonych, tradycyjnie tam robią bardzo dużo badań. Robili badanie wśród studentów koledżu, jak oceniają właśnie swoją sytuację, jakie mieli nastawienie do życia. I to samo badanie, czyli po 19 latach, oni to robili na pierwszym roku studiów koledżu, czyli upłynęło łącznie 20 lat, czyli rok plus 19, i badali, jakie są ich dochody. I okazało się, że właśnie ci, którzy na tym pierwszym roku byli bardziej optymistycznie nastawieni do życia, w ogóle tacy weselsi, pogodniejsi, mniej się porównywali i subiektywnie też tą swoją sytuację oceniali lepiej, oni faktycznie więcej zarabiali w przyszłości. Czyli to patrzenie na różowe okulary bardzo pomaga i to jest tak, że pieniądze szczęścia nie dają. Naprawdę nie dają, ale oczywiście to jest pod warunkiem, że podstawowe potrzeby człowieka są zaspokojone. Tu też państwo wiedzą, że jak ktoś zarabia, no nie wiem, już te 100 tysięcy już wszystko ma, to jak zarobi kolejne 10, no to jakby jego poczucie szczęścia wcale nie wzrośnie. Ale natomiast jest udowodnione, czyli to o tym badaniu, które pokazywałam, że szczęście daje pieniądze, czyli osoby bardziej optymistyczne, lepiej nastawione do życia, one się mogą pochwalić większym sukcesem finansowym. One są bardziej takie proaktywne też w życiu, nie patrzą na te wszystkie problemy, które im się wydarzają, tylko wierzą, że i tak ta sytuacja się kiedyś poprawi, będzie lepiej i faktycznie tak jest. Czyli nie pieniądze dają szczęście, ale szczęście daje pieniądze. To się przekłada. Od czego zależy to, co człowiek robi z pieniędzmi? Czyli to jest to, co mówiłam na początku, że niektórzy mają problem, żeby wydać jakąś większą kwotę, a niektórym to tak łatwą ręką wszystko wychodzi. I na to nakładają się czynniki zewnętrzne i sytuacyjne, kontekst i cena, i te czynniki psychologiczne, o których powiedziałam wcześniej. I tutaj pokażę kilka takich badań zaraz po tym slajdzie. Mamy konsumentów, to też są te dwa podziały, wcześniej byli optymiści i pesymiści finansowi, a tutaj mamy konsumenta też z innych badań, który jest nastawiony funkcjonalnie i nastawiony emocjonalnie. Mamy konsumenta, który jest nastawiony funkcjonalnie i on podchodzi do zakupów bardzo racjonalnie. Wybiera tańsze produkty, szuka okazji. To nie chodzi tylko o promocję, ale stosunek ceny do jakości. Chce wiedzieć, że dobrze wydał te pieniądze. I on traktuje częściej tą cenę w kategorii negatywnej, że to jest ilość pieniędzy, których musi pozbyć się z tego własnego majątku. To jest jakaś strata dla niego. Natomiast mamy osoby nastawione emocjonalnie i to jest powiązane z ego. I to trochę jest tak jak ci młodzi 18-25, którzy zadłużają się po to, żeby w social media pochwalić się nowymi smartfonami i nowymi gadżetami, bo oni traktują tą cenę w kategorii pozytywnej, że wyższa cena jest dla nich trochę jako wzrost wartości produktu. Oni są w stanie kupić najdroższego smartfona, bo uważają, że wtedy to właśnie pochlebia ich ego i zwiększa ich notowania w social media, czy w ogóle w otoczeniu, i oni z tymi pieniędzmi łatwiej się rozstają.
Czyli wtedy, kiedy mamy taką osobę bardziej nastawioną emocjonalnie i gdzie łączy się to z ego, te wydatki są często większe i te osoby nie mają problemu, żeby wydawać dużo większe kwoty na rzeczy, których de facto nie zawsze potrzebują. Podam taki przykład. To będzie kilka takich badań. Jak kontekst sytuacyjny wpływa na to, jak wydajemy pieniądze? Że nie każde 100 zł jest warte 100 zł. Nie zawsze jest ta sama wartość. Była grupa studentów, która brała udział w badaniu. W Stanach Zjednoczonych tradycyjnie duże badanie. I jednej zapowiedziano, że za udział w tym badaniu dostaną przykładowo 100 zł tutaj na polskie. Natomiast druga grupa brała udział w badaniu i oni nie wiedzieli, że dostaną pieniądze, ale też dostali to 100 zł po tym badaniu. Jedna grupa spodziewała się tych pieniędzy, bo wiedzieli od początku, że za udział dostaną wynagrodzenie, druga nie. I później badali, na co ci studenci te pieniądze wydawali. Ci, którzy wiedzieli, że dostaną wynagrodzenie, oni częściej te pieniądze odkładali, traktowali jako taki przychód, jak takie typowe wynagrodzenie. Natomiast tamci traktowali na zasadzie łatwo przyszło, łatwo poszło i najczęściej wydawali na kino, na słodycze, na jakieś tam atrakcje. Nie traktowali tego w kategoriach wynagrodzenia. I tak właśnie często ludzie też podchodzą, wszyscy z nas, do pieniędzy, czyli wygrana w totka, każdy myśli, że ją przepuści, natomiast gdyby te same pieniądze miał zarobić, to zupełnie inaczej do tego podejdzie. Tu mamy też taki bardzo fajny przykład, to było badanie Tverskiego i Kahnemana, którzy też zajmują się takim behawioralnym podejściem do ekonomii. Jak ludzie funkcjonują w przypadku różnego rodzaju promocji i czy reagują racjonalnie, czy nieracjonalnie. Mamy kalkulator, który kosztuje 15 euro. Jest promocja w sklepie oddalonym o 20 minut drogi, i tam ten kalkulator kosztuje 10 dolarów, czyli oszczędzamy 5 dolarów. I drugi przykład, marynarka, kosztuje 125 dolarów. Tak samo, to jest w trakcie, to było badanie, że macie do wyboru, literówkę zauważyłam, przepraszam, jest w sklepie oddalonym o 20 minut drogi, kosztuje 120 dolarów. Tak samo oszczędzamy 5 dolarów. No i teraz, jak Państwo myślą, ile osób pojechało po kalkulator? Znaczy Państwo, niektórzy mają te slajdy. A ile pojechało po marynarkę? Więcej, po marynarkę czy po kalkulator pojechało? Kalkulator. Po kalkulator pojechało 68%, a po marynarkę 29%. I to właśnie pokazuje, że nie każde 100 zł jest warte tyle samo. Tutaj ta oszczędność była 1/3 ceny, prawda? Natomiast w tym drugim przypadku to były dokładnie te same pieniądze, tak samo oszczędzamy te 5 dolarów, no ale to jednak w stosunku do kwoty wyjściowej marynarki, no to stanowi dużo mniejszy procent tej obniżki. I tak właśnie działają ludzie. To się wydaje czasami absurdalne, jak się patrzy na takie badania, bo każdy myśli, że nie, on jest racjonalny i podejmie oczywiście niezależnie od sytuacji taką samą decyzję, ale tak nie jest. Ludzie działają w zależności od sytuacji, w zależności od kontekstu bardzo różnie. I jeszcze mamy pułapkę dobrego czy złotego interesu. Konsumentom zdarza się kupować pewne rzeczy dlatego, że się opłaca. To pewnie Państwo też znają z własnej sytuacji, z autopsji, ile razy zdarzyło się kupić coś, no bo ojejku, jest obniżka o 50 czy o 30%, w ogóle no, taka przecena. To chyba każdy na coś takiego się dał nabrać, bo to się po prostu opłaca. I mają tendencję ludzie do skupiania się na wartości nominalnej pieniędzy i pominają wartość tych swoich doświadczeń, oczekiwań. Czyli ktoś kupi kurtkę, bo kosztowała 1000 zł, a teraz jest przeceniona na 500, no i jejku, kosztowałaby 500, więc oszczędzam 500 zł, no ale tej kurtki tak naprawdę nie potrzebuję, bo mi się nawet nie podoba. Ale ludzie tak reagują i to też było udowodnione w kolejnym badaniu. Studenci brali udział w jakimś badaniu i
Powiedzieli im, że mają wykonać zadanie jedno bądź zadanie drugie. Za zadanie jedno, one były o takiej samej skali trudności, dokładnie te same zadania, tylko grupy podzielone. Że za jedno zadanie mają takie kupony za 60 punktów, a za drugie zadanie kupony za 100 punktów. Te kupony można było wymienić na lody czekoladowe bądź pistacjowe. Kompletnie nie miało znaczenia, każdy kupon był wart jednego loda. No i co się okazało? Mimo, że był wart dokładnie tego samego loda, tylko w innym smaku, więcej studentów wybrało zadanie za 100 punktów. Kierowali się wartością nominalną i wybierali wtedy tego loda pistacjowego, mimo że tego loda pistacjowego nawet nie lubili, woleli czekoladowego. Ale jakby to, że widzą to 100, to już mają w głowie wrażenie, że to może coś będzie więcej, lepiej. Mimo, że to były te same lody, tylko w innych smakach. I to pokazuje właśnie, jak ludzie wpadają w pułapkę dobrego interesu i kupują niepotrzebne rzeczy, bo wydaje im się, że robią doskonały interes, a pomijają własne preferencje, że nawet tego nie lubią i obiektywną sytuację, analizę sytuacji, czy to w ogóle jest mi do czegokolwiek potrzebne. Czyli to są te rzeczy, które lądują w promocji w naszych domach, z którymi później nie wiemy, co zrobić. I tutaj jest ten kolejna część prezentacji, co zrobić, żeby nasze dzieci się w tym świecie odnalazły i ta ich wiedza ekonomiczna była większa i co my możemy robić, żeby właśnie lepiej funkcjonowały w życiu takim swoim osobistym i zarządzali lepiej budżetami domowymi i żeby lepiej funkcjonowali. Ważna jest zmiana nastawienia, zmiana takiego myślenia, które mamy. Rodzice często nie tłumaczą swoim dzieciom, dlaczego na coś nie stać. Po prostu mówią, nie stać, nie kupujemy. A wystarczy zmienić to myślenie, że nie stać mnie na markę X, ale można wtedy powiedzieć zamiast tego zdania, stać mnie na markę Y, czyli nie kupujemy najdroższej zabawki, nie mówimy, że nie stać nas na to, tylko po prostu tą inną, bo stać nas na tą drugą. To powinna być zmiana taka myślenia w głowach. Dzieci uczą się przez naśladownictwo, więc jeśli rodzice źle zarządzają swoimi finansami, nie rozmawiają o tym, popełniają błędy, to siłą rzeczy dzieci przez naśladownictwo również takie błędy będą w przyszłości popełniać. To jest kwestia przekazywania wiedzy od najmłodszych lat. Ja tutaj na początku z panią rozmawiałyśmy, jestem zwolennikiem, żeby uczyć dzieci od jak najmłodszych lat. Teraz przyznaję, że jest trudniej. Ja byłam w tej sytuacji, że moi rodzice dostawali wypłatę w gotówce, a nie na konto bankowe, bo w tamtych czasach nie było. I jak rodzice przynosili pieniądze do domu, to ja uczestniczyłam przyznaję w tym, jak się tym budżetem zarządza. Czyli była ta kubka z pieniędzmi, gdzie było odkładane tutaj na rachunki, tutaj na życie, tutaj co zostanie. Ja dokładnie widziałam, jak to wszystko wygląda i nie było takiej sytuacji, że rodzice mówili, że nie możemy tego kupić, a ja wpadałam w jakieś histerie, bo chcę, bo ja po prostu wiedziałam, że w tej kubce już nie było, to się skończyło. Ja znałam tą sytuację, a skoro ją znałam, to nie mogłam tego podważać. I zawsze taka wiedza, jeżeli dziecko wie, z czego to wynika, no faktycznie dużo lepiej wpływa niż mówienie nie, bo nas nie stać. Dziecko takich rzeczy nie przyjmuje. I to przekazywanie wiedzy od najmłodszych lat może być nawet na takim prostym przykładzie składania reklamacji. Jak ktoś z państwa musi złożyć w sklepie reklamację, bo jakiś produkt jest feralny, to niech dziecko uczestniczy i niech widzi, jak to wygląda, żeby też poznawało swoje prawa konsumenckie, żeby wiedziało, jak coś takiego, taki proces przebiega. To niby taka mała rzecz i też wydaje się, po co dzieci w coś takiego wciągać, ale ja przyznaję, że ja widziałam, jak moja mama reklamowała buty, jak ja byłam mała i wiedziałam, jak to wygląda i że jak coś się popsuje, to konsument ma prawo do reklamacji i to jest wszystko okej i wiedziałam, jak taki proces przebiega. I później nie było to żadnym zaskoczeniem. Ważna kwestia kieszonkowego. Tak, ja byłam też tym przykładem dziecka, które kieszonkowe otrzymywało i jestem zdania, że kieszonkowe bardzo dobrze i w
kształtuje postawy ekonomiczne młodych ludzi i na bazie właśnie tego kieszonkowego tak naprawdę oni mogą się kolosalnie dużo rzeczy nauczyć. Czy znają Państwo ten filmik z testem pianki? To jest taki duży eksperyment, test pianki, który pokazywał, czy dzieci potrafią się samokontrolować. To było przeprowadzone w latach 60. na grupie ponad 650 dzieci. Test mierzył zdolność do odroczenia gratyfikacji, czyli rezygnowania z natychmiastowej przyjemności na rzecz większej nagrody oczekiwanej w późniejszym czasie. Czyli dziecko miało taki komunikat. Dostajesz jedną piankę, ale jak poczekasz kilka minut i tej pianki nie zjesz, to dostaniesz drugą piankę. I okazuje się, że tylko 30% maluchów było w stanie przeczekać, to było około 15 minut, żeby dostać drugą piankę, ale to, co było najciekawsze, to po wielu latach wrócono do tych dzieci i sprawdzano, jak te dzieci radzą sobie w przyszłości. I okazało się, że te dzieci, które były w stanie wytrzymać, czyli tą samokontrolę mają większą, czyli są w stanie odczekać do tej gratyfikacji późniejszej, lepiej radziły sobie w nauce, były zdrowsze, lepsze sukcesy w pracy, sukcesy w życiu. Ogólnie ten ich poziom życia był znacznie lepszy. To badanie było później powtarzane wielokrotnie w różnych grupach i one wszystkie potwierdziły to samo, że te dzieci, które były w stanie wytrzymać, lepiej sobie radzą. I oszczędzanie uczy trochę podobnego, podobnej rzeczy uczy. To trochę jest powiązane z oszczędzaniem, bo dziecko, które, wiem, że 30% maluchów w pierwszym roku było w stanie odczekać, dzieci nie wiedziały, że są w tej kamerze oczywiście. To były dzieci młodsze pewnie niż te, które Państwo mają tutaj na zdjęciach. Ale jak macie młodsze dzieci, to możecie spróbować, że się wytrzymają. Tak, no teraz, tak, tak, 60 nie było tak zależne od cukru. I tutaj wracamy do kieszonkowego, dlaczego to się łączy. Teraz tego nawiążę. To jest odroczona gratyfikacja, czyli dziecko musi chwilę poczekać, żeby coś osiągnąć. Tak samo jest z oszczędzaniem. Żeby coś kupić, trzeba wykształcić sobie ten nawyk oszczędzania. Jak się go wykształci za młodu, dużo łatwiej będzie w przyszłości. Jak to jest w kieszonkowym teraz? Według raportu tejże Dokima po lat 46% rodziców regularnie wypłaca dzieciom kieszonkowe, w innych badaniach widziałam 60%, czyli 50%. Zakładamy, że to jest między 50 a 60%. Rodziców to kieszonkowe dzieciom daje, do tego badania było 461 złotych miesięcznie. Najwyższe kieszonkowe było w Warszawie, co czwarty rodzic oznaczał na to ponad 200 złotych. Oczywiście warto... Na jedno. Oczywiście 25% miało takie wysokie do tego badania, a średnio to wychodzi 61 zł na dziecko. Oczywiście to też się różni w zależności od wieku dziecka, bo inne potrzeby ma mniejsze dziecko, które jest dopiero w podstawówce, a inne potrzeby ma już nastolatek, więc te kwoty też w zależności od wieku się różniły, wtedy wychodziło 61 miesięcznie. Kiedy zaczynać? Ja jestem zwolennikiem, że im wcześniej, tym lepiej. Myślę, że chyba większość ekonomistów, psychologów, społecznych, które się z tym zgodzi. Dobrym momentem jest właśnie, kiedy dziecko rozpoczyna już szkołę, bo nie na czym polega robienie zakupu, bo już z pewnością tam parę razy w jakimś spożywczaku dziecko było. I samodzielnie poradzi sobie z liczeniem pieniędzy. I już idąc do pierwszej klasy, dziecko potrafi liczyć. Trzeba, jeśli już ktoś decyduje się na kieszonkowe, to musi to robić systematycznie. Może to być oczywiście co tydzień, to jest bardziej preferowane wśród młodszych dzieci, bo dla nich ten miesiąc to jest bardzo długi i oni nie są w stanie wyczekać. Natomiast już dzieci takie starsze, nastolatki, to w takich okresach bardziej miesięcznych. I absolutnie nie wolno się spóźniać z takim kieszonkowym, bo to jest tak, jakby Państwu przelewali z opóźnieniem wynagrodzenie. Państwo się
wtedy denerwują, dlatego że nagrodzenia nie ma na czas i dziecko też się denerwuje. Ono tak samo reaguje jak dorosły. Czyli jeżeli umawiamy się na jakąś datę z dzieckiem, typu, nie wiem, w poniedziałek, to że w poniedziałek to dziecko kieszonkowe dostało i poczuło się takiej solidności, że wtedy to jest powiedziane, wtedy jest zrobione. W przypadku kieszonkowego dobrze jest działać tak stymulująco i motywująco na dziecko. Czyli jak dziecko powie, że chce rolki, to nie, że ma sobie na przykład samo uzbierać, tylko jak chce też zachęcić, to możemy powiedzieć, że okej, okay, ty musisz uzbierać na pewno tą jedną trzecią, dwie trzecie ceny tych rolek, a my ci dołożymy. Nie, żeby dziecko roszczeniowo kupić rolki, tylko uzbieraj sobie tą część. Wtedy dziecko widzi wartość, bo też musząc uzbierać tę kwotę, przypuśćmy to 100 czy 200 zł na te rolki, część ustaloną z rodzicami tych rolek, musi odczekać. I dziecko wtedy poznaje wartość tego pieniądza, bo wie, że żeby coś kupić, to trzeba na to czasu i właśnie zebrania tej gotówki. Poznaje wartość pieniądza. I to uczy też tej odroczonej gratyfikacji, co było w tym teście pianki, że nie kupuje tego od razu, bo teraz w roli, teraz już natychmiast, tylko albo właśnie musi część uzbierać, albo całość, albo właśnie to, dobrym przykładem jest to, najmłodsze dziecko dostawało część od rodziców na takie większe produkty, albo właśnie, że okej, okay, jeżeli już mamy ci kupić coś, to nie teraz od razu, tylko przy okazji jakiegoś wydarzenia, czy to świąt, czy to imieni, czy urodzin, żeby dziecko też nie miało tych właśnie ustawy roszczeniowych, tak jak z piankami, zjem tu i teraz. Tylko żeby uczyć tego odroczenia w czasie i takiego patrzenia perspektywicznego. Kieszonkowe ma praktycznie same zalety, bo uczy oszczędzania i planowania swoich wydatków. Dziecko decyduje, czy zbiera na jakiś droższy cel, czy właśnie zbiera na tą jedną trzecią, czy tam połowę tych rolek, albo na jakieś ubranie, które chce sobie kupić, bo potrzebuje takiej sukienki, tak jak sobie wymarzyło. Czy wydaje te pieniądze na jakieś słodycze w sklepiku, czy na jakieś drobnostki. Uczy cierpliwości, bo to, o czym powiedziałam, że jeżeli chce uzbierać sobie na coś większego, to musi jednak okazać się cierpliwością potrzeba do tego czasu. Samodzielnie dokonuje wyborów, no bo wtedy decyduje, czy kupuje sobie coś dłuższego, na co zbieram, czy teraz natychmiast kupuje sobie, nie wiem, bilet do kina, czy kupuje sobie jakąś zabawkę, którą akurat chce. No uczy też matematyki, bo wtedy wiadomo, siłą rzeczy ma się kontakt z pieniędzmi, więc trzeba liczyć. To jest takie ograniczenie w praktyce. W przyszłości też pomaga korzystać z produktów finansowych, bo szczególnie starsze dzieci często mają już konta bankowe, więc siłą rzeczy też jak nauczą się za młodu korzystać z takich produktów bankowych, to też później jest im łatwiej. Buduje też samodzielne dziecko oczywiście, bo samodzielne dziecko musi tych pieniędzy dysponować. I dziecko poznaje wartość pieniądza, czyli to, co powiedziałam, że zbiera, to wie, że to nie jest tak, że to bierze się z bankomatu i idzie się od razu do sklepu coś kupuje, tylko to trzeba na tą chwilę poczekać i zarobić, oszczędzić. Poznaje swoje potrzeby, czyli decyduje o tym, co rzeczywiście, czego potrzebuje i daje możliwość popełnienia błędów, czyli jak dziecko kupi sobie już coś, i to coś później mu się nie spodoba, to wie, że to ze swoich pieniędzy to straciło. I później jak będzie potrzebował czegoś innego, to też pieniędzy nie ma, też poznaje wartość tych błędów. Lepiej jak dziecko nauczy się za młodo popełniać takie błędy, niż później w dorosłym życiu, biorąc kredyt na mieszkanie, czy próbując jakąś, łapiąc się na atrakcyjną lokatę złotego interesu i podobne na motor. Jeśli chodzi o to, czego nie robić, nie należy płacić dzieciom za obowiązki domowe, ani za wykonywanie, za odrabianie lekcji, bo to jest to, co dzieci powinny po prostu robić. To są takie typowe obowiązki domowe i bardzo złą rzeczą jest, jeśli za ten obowiązek się będzie wynagradzało. Dzieci nie powinny uczyć się dla pieniędzy, tylko po prostu powinny się uczyć.
Tak samo powinien sprzątać dlatego, że to należy do ich obowiązku sprzątania swojego pokoju czy pomagania rodzicom, a nie dlatego, że dostaną pieniądze. Jeśli Państwo nie patrzą za tego typu rzeczy. Co jeszcze tutaj można robić, jeżeli chodzi o to, żeby to dziecko lepiej wdrożyć w świat finansów, to jest wspólne planowanie domowego budżetu. To jest to, o czym powiedziałam, że mi było tyle łatwiej, że była kubka z pieniędzmi, bo wynagrodzenie było w gotówce, a nie na konto bankowe, więc widziałam to, jak te pieniądze są, ile ich realnie jest. Natomiast również nawet mając konta bankoma, konta internetowe, mogą Państwo włączyć dzieci w planowanie budżetu i pokazywać, ile płaci się za mieszkanie, za rachunki, żeby dziecko też miało świadomość, ile co kosztuje, jak wygląda planowanie takiego budżetu, że część idzie na kosmetyki, część idzie na chemię, na ubrania, czy na jedzenie, żeby dziecko wiedziało, jak to się dzieje. I dobrze jest też, żeby zaangażować dziecko w robienie zakupów. Tutaj dobrym przykładem jest chodzenie z listą. Jak dziecko chodzi z listą i pomaga rodzicom pakować do koszyka to, co jest na liście, to mniej rozgląda się za tym, co jeszcze dla siebie. Tylko jeśli chodzi oczywiście o najmłodsze dzieci, bo te później w starszym wieku to jest trudniej, ale to młodsze będzie bardziej zaobserwowane, żeby wyszukać produkt, który jest na liście i włożyć do koszyka, niż tam latać po sklepie i wybierać sobie kolejne zabawki, ale żeby dziecko właśnie widziało, jak się robi zakupy i pokazywanie, jak wybierać korzystne produkty, czyli jak dziecko pakuje coś do miska, a coś jest na przykład super drogie, to można powiedzieć, że lepiej wybrać to, bo to jest lepsze, zdrowsze, tańsze, bardziej nam się to opłaca. Włączenie dziecka od najmłodszych lat przynosi korzyści. Taki fajny komiks, ja byłam autorką projektu edukacji ekonomicznej przez komiksy i to jest jeden z moich ulubionych, który w bardzo krótki sposób pokazuje, co się dzieje, jak ktoś nie umie oszczędzać. Pan Roman był przecież dniakiem, któregoś dnia los się do niego uśmiechnął i wybrał fortunę do dolotka. Nie umie oszczędzać. Tak to się właśnie kończy, że jak ktoś nie ma wykształconych w sobie tych nawyków od najmłodszych lat, tak to się może skończyć. To sobie pieniądze łatwo przyszło, łatwo poszło, a może mieć jeszcze gorzej, bo można przepuścić więcej niż się miało na początku. Na stronie komiksyekonomiczne.pl tam jest dużo różnych komiksów, też zachęcam, że mogą Państwo dzieciom pokazywać, bo w takiej przystępniejszej formie dzieci lepiej przyswajają wiedzę, że mają się uczyć zgodnie z książką i z podręczników. Na bazie komiksów, które pamiętam historię, można też tam wyglądać, tam są różne tematy dotyczące inflacji, podatków i emerytur, inwestowania. Polecam. Nie wiem, czy Państwo kojarzą, ale Andrzej Rosuje, to też był jeden z pierwszych finalistów tego konkursu. Takiego komiksu, jest takie obrazki satyrków znanych, kilku też komiksów Państwo znajdą. To jest książka, w której widziałam, że część tych przykładów badań pochodzi, to jest książka, która jest w Mezopolach w świecie finansów. I skończyłam przed czasem.